Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Ciupaka. Link w opisie. Dla pewnych liczb a i b zachodzą równości a kwadrat minus b kwadrat równa się 200 i a plus b równa się 8. Dla tych liczb a i b wartość wyrażenia a odjąć b jest równa. Tutaj musimy zauważyć wzór skróconego mnożenia. A kwadrat minus b kwadrat to jest inaczej a minus b razy a plus b. To jest jeden z najpopularniejszych wzorów skróconego mnożenia. No i wiemy z treści zadania, z założeń, że to jest 200. Wiemy też, że a plus b to jest 8, czyli tutaj wstawię 8 i mamy a odjąć b razy 8 daje nam 200. Dzielimy przez 8 stronami, a odjąć b daje nam 208. 208 to jest 25, czyli a minus b to jest 25. Odpowiedź A.